Bardzo serdecznie Państwa witam w drugim lipcowym odcinku naszych spotkań z lekturą na wakacje. Dzisiaj, tak może nieco prowokacyjnie, chciałem Państwu zaproponować książkę lekką, dobrze się czyta, szybko się czyta, książkę autorstwa księdza Krzysztofa Haramsy, Kamień Węgielny. Mój bunt przeciwko hipokryzji Kościoła. Może Państwo pamiętają, kilka lat temu, w 2015 roku, cała Polska żyła taką informacją. Ksiądz, młody ksiądz, bo to rocznik 1972, ksiądz Krzysztof Haramsa, polski duchowny katolicki, tak naprawdę dokonał swoistego coming outu na oczach wielu kamer, nie tylko Polski, ale i świata, wsadzając kij w mrowisko bardzo głęboko. Mówi o tym, że chciał w sposób celowy i zamierzony pewne obnażyć, jak pisze, hipokryzję Kościoła, wykorzystując pewnego rodzaju narzędzia, które w tym czasie miał do zaprezentowania. Książka, która być może nie jest jakoś głęboko zakorzeniona dogmatycznie, tak bym powiedział, natomiast świetnie nadaje się jako takie czytadło wakacyjne, szczególnie dla tych, dla których ta problematyka właśnie pewnego rodzaju kontrowersji wewnątrz Kościoła katolickiego jest jakoś bliska. Ksiądz Haramsa, który był w tamtym czasie, w 2015 roku, był jeszcze księdzem, dlatego że teraz został obłożony, suspendowany został i także w tej chwili w zasadzie nie wykonuje swoich funkcji kościelnych, ale był postacią, był księdzem świetnie wykształconym, pracującym w Watykanie właśnie, pracującym w kongregacji nauki i wiary, a więc w tej byłej eks-inkwizycji, co nadaje tutaj jeszcze, powiedziałbym, takiego specyficznego smaku tej historii i tej opowieści, i który po latach pracy, obserwowania Kościoła od wewnątrz, bo przecież trzeba powiedzieć, że był w samym centrum tych wydarzeń, które dotyczą Kościoła, Kościoła powszechnego, Kościoła katolickiego, postanowił opowiedzieć, jak to jego zdaniem, oczywiście, bo to jest jego narracja, jak wygląda ten Kościół od wewnątrz. Dojrzał do tej decyzji, postanowił tak naprawdę opowiedzieć, jak wygląda Kościół, jak wygląda Kuria, jak wygląda Watykan. No i tak naprawdę stał się postacią przez kilka miesięcy bardzo medialną, rozpoznawalną. No chyba można powiedzieć, że również nieco tragiczną. Ale gdyby Państwo zechcieli poczytać o losach tego księdza, zechcieli spojrzeć nieco na Kościół od innej strony, proszę sięgnąć po tę książkę. Kamień Węgielny, mój bunt przeciwko hipokryzji Kościoła, ksiądz Krzysztof Haramsa. Zachęcam. Dzisiaj książka na wakacje, czyli literatura lekka, łatwa i przyjemna. Chciałabym polecić książkę Magdaleny Kordel, Serce w skowronkach. To jest kontynuacja wcześniejszej powieści Serce z piernika. Można tę książkę czytać oczywiście osobno, ale jeżeli się czytało pierwszą część, to wtedy bardziej się zrozumie niektóre przygody zawarte w tej książce. Magdalena Kordel to autorka książek obyczajowych, bardziej chyba lubianych przez kobiety niż przez mężczyzn, ale to jest taka lektura typowo na wakacje. Występuje tutaj ta sama bohaterka, która pojawiała się w Sercu z piernika, Klementyna. Czasami wystarczy zdecydować się na pierwszy krok, by zacząć spełniać marzenia. Klementyna boi się marzeń o własnej cukierence, choć w wyobraźni widzi już miejsce, w którym każdy będzie mógł się poczuć jak w domu. Tymczasem niespodziewany splot wydarzeń sprawia, że jeszcze raz będzie musiała zastanowić się, czego tak naprawdę pragnie. Na szczęście mała Dobrochna coraz częściej zadaje jej przenikliwe pytania, a najlepsza przyjaciółka Imka pomaga patrzeć na życie przez różowe okulary. Tylko babka Agata tęsknie wygląda przez okno
i spogląda na drzwi, ale pewnego dnia i do niej zapuka los. W swojej nowej powieści Magdalena Kordel przypomina nam, że nigdy nie jest za późno na cuda, a życie potrafi zaskakiwać nawet tych, którzy stracili nadzieję. To jest właściwie cała taka optymistyczna wymowa tej książki. Magdalena Kordel między innymi tak pisze w tej książce. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Albo tak, jakby nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. Główna bohaterka Klementyna, jej córka Dobrochna, jej babcia pogubiona Agata, to postacie, które już są znane z Serca z Piernika. Te osoby zamieszkały w miasteczku, w różowej kamieniczce i znowu Klementyna ma niezwykłe rozterki duchowe. Musi wybierać miłość, praca, opieka nad babcią. Nad babcią, która czegoś oczekuje. Ale jest też tutaj pewna zagadka, bo pojawia się w pewnym miejscu w Europie jakiś mężczyzna, który pewnego dnia od swojego przyjaciela, będącego prawnikiem jego zmarłej 2 lata temu matki, otrzymuje ostatnią wolę matki. Przyjaciel co prawda ostrzega go, że lepiej byłoby, gdyby tego listu nigdy nie przeczytał, bo może się stać tak, że po prostu znienawidzi swoją matkę i bardzo trudno mu będzie dalej żyć. Co takiego się stało i czy są jakieś powiązania między tym tajemniczym mężczyzną a Klementyną żyjącą w miasteczku? Klementyną, która jest niepoprawną optymistką, osobą niezwykle życzliwą, ale tak właściwie nie mającą jeszcze przepisu na swoje własne życie, na to, jak uporządkować swoje sprawy. I znów chciałabym zacytować fragment powieści, żeby przybliżyć Państwu język, jakim pisze Magdalena Kordel. Koperta wyglądała niewinnie. Kremowa, ze złotym szlaczkiem u góry. Z tkliwością pogładził drobne literki, które układały się w jego imię i nazwisko. Doskonale znał ten charakter pisma. Nieomal przez całe życie z niecierpliwością wypatrywał zaadresowanych nim listów. Najpierw, gdy wyjeżdżał na obozy wakacyjne, potem, gdy rozpoczął studia i zamieszkał poza domem i jeszcze później, gdy jako całkiem dorosły człowiek wyprowadził się do innego miasta. Czemu dopiero teraz? Zapytał, spoglądając przyjacielowi w oczy. I po co tak oficjalnie? W kancelarii? Przy biurku? Przecież nie dalej jak wczoraj graliśmy u mnie w karty i paliliśmy cygara. Nie mogłeś mi wtedy tego po prostu dać? Nie chciałem psuć tak fantastycznie zapowiadającego się wieczoru, kiedy nie miałeś jeszcze do mnie żalu. Mruknął, opierając łokcie na blacie i nerwowo splatając palce. Zanim to przeczytasz, chciałem ci powiedzieć, że do końca namawiałem ją, by zmieniła zdanie. Spaliła ten list i zapomniała o rzeczach, o których tam pisała. Nie udało mi się. Więc gdy otworzysz kopertę i zapoznasz się z jej zawartością, pamiętaj proszę, że byłem jej prawnikiem i musiałem dotrzymać danego słowa. Miałem ci to wręczyć 2 lata po jej śmierci. Na moje nieszczęście, jak się już pewnie domyśliłeś, znam treść tego listu. I jeżeli mogę ci coś doradzić, po prostu to wyrzuć, nie czytając. Oszalałeś? Przerwał z irytacją. Co takiego może zawierać list z zagrobu napisany przez osobę, którą znałem jak własną kieszeń? Przez kogoś, kto kochał mnie najbardziej w świecie i na kim nigdy, ale to przenigdy się nie zawiodłem. Tak umieją kochać tylko matki. I cokolwiek jest w tym liście, należy uszanować jej wolę. Skoro uważała, że powinienem go przeczytać, to właśnie zrobię. A ty, jako prawnik, nie powinieneś mnie namawiać do sprzeniewierzenia się jej ostatniemu życzeniu. I co będzie dalej? Jak potoczą się losy Klementyny? Czy ten tajemniczy mężczyzna wpłynie jakoś na to, co będzie się działo w miasteczku? Tę książkę można porównać do takiej jakby współczesnej baśni, która przywraca nam wiarę w ludzi, w ich życzliwość i w to, że po nawet złych kolejach losu następuje wreszcie coś dobrego. Polecam Państwu tą relaksującą książkę na wakacje. Magdalena Kordel, Serce w skowronkach. Chciałam zaprezentować Państwu książkę szwedzkiej autorki Kristiny Olsson. Jest to książka pod tytułem Papierowy chłopiec.
Według mnie są dwie królowe szwedzkiego kryminału. Jest to Camilla Läckberg i właśnie ta autorka Kristina Olsson. Według mnie jej książki są nawet lepsze od Camilli Läckberg. Trzymają one w napięciu od samego początku do końca. Tytuł Papierowy chłopiec wziął się z opowieści żydowskiej. Chłopiec papierowy jest czymś w rodzaju naszej polskiej Baby Jagi, którą straszy się dzieci przed, no żeby były grzeczne. W tym wypadku papierowy chłopiec przychodzi do niegrzecznych dzieci nocą i je zabiera. I w tej książce papierowym chłopcem jest morderca, który zabija ludzi, porywa dzieci. Przewija się on od samego początku do samego końca. Powiązuje losy kilku policjantów, głównej bohaterki Frederiki Bergman. Jest to już piąta książka z jej udziałem. Jej losy splatają się z drugą silną kobietą, która jest szefową Policji Bezpieczeństwa Szwedzkiej. I ona również ma takie dylematy moralne i jej wspomnienia, jej historia sięgają do czasów młodości, nawiązują właśnie do Izraela, do agenta Mossadu i to jest wszystko zgrabnie powiązane i od początku do końca jest bardzo interesujące i trzyma w napięciu. Jest tutaj też postać policjanta, który przechodzi wewnętrzną przemianę, też ma takie dylematy życiowe. Można powiedzieć, że śledząc wszystkie książki tej autorki, staje się ze złego policjanta dobrym policjantem. On również te wszystkie historie tutaj wiąże ze sobą. Co jest tutaj takiego, co daje zastanowienie? Są tu brutalne zbrodnie dzieci. Są te dzieci porywane, są mordowane. I to jest książka dla ludzi o mocnych nerwach i na pewno jeśli ktoś będzie czytał, to nie pożałuje, tylko musi być amatorem dobrego kryminału szwedzkiego.